Witam serdecznie. Patrząc z formalnego punktu widzenia, czeka nas ostatnie spotkanie rundy jesiennej. Gramy z zespołem Wisły Płock, który ostatnio systematycznie punktuje. Czeka nas trudne spotkanie. Jest to zespół, który może nie gra nie wiadomo jakiej piłki, natomiast gra bardzo skutecznie, jest bardzo groźny przez te elementy gry i musimy być na to przygotowani. My po ostatniej porażce, która przerwała naszą passę, zachowujemy spokój, nie ma żadnej paniki. Tak naprawdę 5 minut dekoncentracji spowodowało to, że przegraliśmy to spotkanie, a szkoda, bo pograliśmy się bardzo jednego zawodnika, ale to już jest historia. Dla mnie to spotkanie też będzie, można powiedzieć, szczególne, ponieważ pierwszy raz jako trener zagram przeciwko byłej drużynie, której jestem wychowankiem, z którą wywalczyłem pierwszy historyczny awans do Ekstraklasy, ale również jako asystent pomogłem awansować do Ekstraklasy, gdzie teraz Wisła Płock się znajduje. Ale sentymentów nie ma, tak jak powiedziałem. Jesteśmy przygotowani, skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie i chcemy zdobyć 3 punkty. Czas na pytania. Robert Kaczmarek w cieniu Jupiteru. Panie trenerze, prosili mnie kibice, aby zadać to pytanie. Chodzi o grę Rafała Strączka. W przypadku, kiedy dostają podanie od obrońców, często sobie kozaczy tak na tym polu karnym, co niektórych kibiców doprowadza prawie, że do zawału serca. Czy coś z tym robicie, czy rozmawiacie z panem Rafałem? Ryzyko działa w dwie strony. Oczywiście nie można mylić ryzyka z bezmyślnością. Rozmawialiśmy z Rafałem, chcemy grać od tyłu, chcemy ryzykować, natomiast jeżeli ktoś ma sprawę serce, to do niech więcej nasze spotkanie nie ogląda. Tyle, że potencjalny powód do kadry Fabiana Piaseckiego i Mateusza Żyło. To jest taka wiadomość, która mówi trener. Uff, są z nami, czy to już nie robi większej różnicy? Nasza drużyna to nie tylko Fabian Piasecki, przede wszystkim w ofensywie i Mateusz Żyło. Natomiast jest wielu zawodników. Tak naprawdę po porażce ze Śląskiem można powiedzieć, no tak, nie było Fabiana Piaseckiego, przegraliśmy mecz. Natomiast jak ktoś ogląda to spotkanie, to trzeba by w tym stwierdzić, że stworzyliśmy kilka doskonałych sytuacji i nawet bez Fabiana ten mecz mogliśmy swobodnie wygrać. Natomiast cieszymy się, że będą z nami, bo zwiększa to pole manewru i tak naprawdę mamy bardzo duży wybór. Wszyscy są gotowi do gry, poza oczywiście Kamilem Kościelnym i Konradem Rzesińskim. Dlatego tutaj wyjdziemy zmobilizowani, skoncentrowani i nie możemy sobie właśnie pozwolić na moment odpuszczenia i dekoncentracji, bo to może nas drogo kosztować. Jeszcze chciałem o Płock spytać. Jakieś telefony tam z klubu były? Próby dekoncentracji, podpytywania, pobudzenia sentymentu? Nie. Nic z tych rzeczy. Dzięki.